No słuchajcie, chłopaki, musicie powiedzieć, kim jesteście i co tutaj robicie. Ja osobiście jestem w połowie Polakiem, chociaż jestem w drugiej połowie jestem Gruzinem. Urodziłem się tutaj, w Gruzji. Nigdy nie byłem w Polsce, szczerze mówiąc. I nie tak dawno zaczęliśmy taki projekt Gruzińska Kuchnia po Polsku. Może Państwo zobaczyć to. Jestem kucharzem, a mój kolega, chodź do mnie, mój kolega jest sommelierem, ma na imię Irakli, jest absolutnie takim całkowitym Gruzinem. Witamy w kolejnym odcinku z Gruzji. Ostatnio pokazywaliśmy, jak nasz złomek był na warsztacie, lecz nie został naprawiony, bo nie mieli nowego wała i musieli czekać kilka tygodni. Znaleźliśmy więc spokojne miejsce nad jeziorem, które mieszkańcy nazywają Tbiliskim Morzem. Pogoda nie zawsze była najlepsza, ale za to w okolicy rosły piękne grzyby. No, pogoda nas ostatnio nie rozpieszcza, ale to nic. Dzisiaj będzie ciekawy dzień, bo przyjeżdża do nas bardzo ciekawy człowiek. Zobaczcie, już są, przyjechali. O, tam. Hej! Tutaj jesteśmy. Cześć. To jest Bella. Ona jest szczęśliwa. Cześć. Cześć, kochani. Cześć. No to słuchajcie, chłopaki, musicie powiedzieć, kim jesteście i co tutaj robicie. Ja osobiście jestem w połowie Polakiem, chociaż jestem w drugiej połowie jestem Gruzinem. Urodziłem się tutaj, w Gruzji. Nigdy nie byłem w Polsce. Szczerze mówiąc, i nie tak dawno zaczęliśmy taki projekt Gruzińska Kuchnia po Polsku. Może Państwo zobaczyć to. Jestem kucharzem, a mój kolega, chodź do mnie, mój kolega jest sommelierem, ma na imię Irakli, jest absolutnie takim całkowitym Gruzinem i robimy projekt Gruzińska Kuchnia po Polsku i spotkaliśmy nie tak dawno taką fascynującą rodzinę, która podróżuje i za ostatnich 14 miesiące już oni odwiedzali 14 krajów, a 15 krajem jest Gruzja. I jesteśmy zachwyceni tym wydarzeniem, spotkaliśmy z tą rodziną i dziś Gruzińska Kuchnia po Polsku będzie gotowała taki gulasz w gruzińskim stylu, który nazywa się czaszuszuli. I zapraszam oczywiście Państwa do oglądania informacji i nowości od tej rodziny. Ten projekt nazywa Pcham do przodu i od gruzińskiej kuchni po polsku oczywiście mamy taki wspólny mały projekt dziś i nagramy taką mały odcinek wspólny i my i oni. A teraz już Pani Sandra. A ja mam takie jedno pytanie. Gdzie ty z przyjemnością odpowiem. Jeszcze nie wiesz, jakie pytanie. Gdzie ty się tak pięknie nauczyłeś mówić po polsku? O, z przyjemnością odpowiem na te pytanie. Ja otwieram teraz do Państwa taki sekret. I to jest niespodzianka i ta niespodzianka też była i do Sandry. Chodzi o to, że 2 roki temu nie znałem żadnego słowa po polsku. I zdecydowałem, że to jest wstyd, ponieważ jestem w połowie Polakiem, moja matka była Polką i zdecydowałem nauczyć się języka polskiego i tak ja myślę, że potrafiłem to zrobić i bardzo dziękuję, że to jest polska krew mam. Mam polską krew wewnątrz i myślę, że dlatego znam języka polskiego tak dobrze.
My jesteśmy po prostu pod wrażeniem, niesamowite. Dobra. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Bierzemy się za gotowanie w takim razie, nie? Tak, oczywiście, zaczynamy gotować. Jak obiecałem, jesteśmy w gościach u naszych gości. Brzmi troszkę... Przy transmisji, ja pracowałem w telewizji i miałem taką, w live nie mam żadnych problemów. Ale kiedy mam nagrywanie, zawsze. To dziwne. To ja mam. W live ja mogę rozmawiać z kimś. Jak widzicie, jestem w kuchenkę, w taką samodzielną kuchenkę naszych gości. Ale jesteśmy w gościach u naszych gości. Brzmi troszkę nietypowe, ale oni podróżują ze własnym samochodem. Dlatego nic dziwnego. I co my robimy? Dziś my robimy taki gulasz w gruzińskim stylu, który nazywa się czaszuszuli. Najpierw musimy smażyć na takim dużym ogniu mięso, a mięso jest już pokrojone na takie kawałki rozmiarem w 3-4 cm. To jest część, która nazywa mostek. To jest najlepsza część dla tego dania, ponieważ zawiera za dużo proteinów i tłuszczu i będzie miała bardzo smaczna. Zaczynamy z smażenia, dlatego najpierw musimy bardzo dobrze rozgrzewać naszą patelnię. Ja oczywiście pokażę to. I kiedy patelnia będzie bardzo rozgrzewana, już nalewamy troszkę oleju i na tym oleju musimy smażyć nasze kawałki mięsa do takiego bardzo złocistego, brązowego koloru. Gargi. Macie olej? Mam. Bardzo trochę, ponieważ mięso ma tłuszcz wewnątrz, dlatego nalewamy olej i bardzo dobrze musimy go rozgrzeć. No to jest taka super kuchenka. Szczerze mówiąc, nigdy nie gotowałem na taką kuchenkę. To jest po raz pierwszy w moim życiu. Gruzińska kuchnia po polsku w gościach naszych gości. Mamy na patelni mięso, czosnek, cebulę krojoną na takie wielkie kawałki i chili. I zaczynamy smażyć. A kiedy już mięso otrzyma taką złocistą skórę, dodajemy wrzątek, tak żeby pokrywał tylko mięso. Jestem z zawodu nauczycielem i ja zdecydowałem, że w Polsce, kiedy pojadę do Polski, też będę pracował nauczycielem w branży gastronomicznej. Ale w Polsce jest taka reguła, że ty musisz mieć wykształcenie pedagogiczne, specjalne wykształcenie pedagogiczne, dlatego żeby zacząć pracować nauczycielem. Zacząłem uczyć się w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego dla Nauczycieli, online oczywiście, i ja zacząłem uczyć się tej pedagogice specjalnie, dlatego żeby potem w Polsce już zacząć pracować w tej branży. I ja powiem taką rzecz do widzowi, że czasami ja nie wiem, jak to nazywa koszula, ale mogę rozmawiać w języku polskim o psychologice, o pedagogice i o różnych bardzo, bardzo takich trudnych rzeczy. Ale mogę zapomnieć, jak to nazywa. Jak to nazywa?
Sweter. I gruzińska kuchnia po polsku. Gruzińska kuchnia po polsku i członkowie gruzińskiej kuchni po polsku, ja i Irakli, jesteśmy takimi dziwnymi ludźmi. Tak. Mięso, zobaczcie, już otrzymało dobrą, taką brązową skórę. Zobaczcie. I teraz my dodajemy wrzątek. Zobaczcie, nie tak dużo. Wrzątek muszę tylko pokrywać nasze mięso. A ten kolor, który otrzymali, to za pomocą tej skóry. Zobaczcie, jaki kolor ma płyn. I w ten płyn dodajemy estragon. Tak, całkiem. Mam taką interesującą historię, skąd ja zdecydowałem i odkąd ja zacząłem myśleć o tym, żeby nauczyć się języka polskiego. Miałem takiego szefa, jestem z zawodu szefem kuchni, ale byłem początkującym takim kucharzem, gdzieś 17, może by 18 lat temu, i spotkałem z takim człowiekiem, który nazywał się Piotr Murawski. Piotr Murawski był moim szefem. On był Polakiem. Oczywiście ja dowiedziałem się do tego i pewnego dnia paliliśmy razem i ja tak powiedział do niego, że Piotr, a ty wiesz, że moja matka też jest Polką i ja jestem w pluwie Polakiem. I Piotr taki zapytał wtedy, a czy mówisz w języku polskim? No ja oczywiście powiedział, że no niestety nie mówię. No ty nie jestem Polakiem, nie jesteś Polakiem. Jakim Polakiem ty jesteś, czy nie mówisz w języku polskim? I zapomniali. I to, no dla niego to nie, no po prostu on coś powiedział do mnie. Ale dla mnie to był szokiem. To było szokiem. I z tych samych pór ja zawsze denerwował, kiedy myślałem o tym, że nie mówię w języku polskim. A 2 roki temu ja zrozumiałem, pewnego dnia obudziłem się i zrozumiałem, że Aleksi, czas nastąpił, ty musisz nauczyć się języka polskiego i z tych pór ja zacząłem uczyć się języka polskiego. A o skutkach tego nauczania się możecie sądzić sami. Tak, prosimy o komentarze, prosimy o komentarze. A w międzyczasie tu mamy inwazję świnek. Świnek. Świnie, a wiesz, że na kolonie. Inwazja rares? A, siemose. Tam troszkę śmieci jest i one sobie tam szukają, co tam dobrego znajdą. Żbło. Co to znaczy? Żbło. Żbło, żbło znaczy. Ja oglądam trastinka. A, trastinka. Ja oglądam polski różny taki interesujący taki programy. Na przykład bardzo lubię Wojtka Jagielskiego na żywo i tam jest taki profesor Jerzy Bralczyk, specjalista, polonista, tak, który jest bardzo dobrym specjalistą języka polskiego i zawsze ja słucham go nagrania, go jest bardzo dobrym człowiekiem i bardzo dobre o wszystkim rozmawia. I co interesujące, że kiedy Jerzy Bralczyk coś mówi, ja absolutnie wszystkie mogę zrozumieć, ale czasami, kiedy młodzież, która nagra jakiś filmik i nie rozumiem nic, absolutnie.
nasze mięso się dusi na ogniu, a my już musimy przygotować część z warzywą, tak? Co potrzebujemy? Potrzebujemy paprykę słodką, którą musimy po prostu pokroić na taki, proszę pokazać, proszę, na taki kawałki średniego rozmiaru, tak. Oprócz słodkiej papryki potrzebujemy tomaty, ale tomaty muszą być dojrzałymi. Teraz już jesień, tomaty nie są dojrzałe i dlatego używamy zwykłą puszkowaną. Tak, teraz my już Teraz jak to wygląda, jak taki, to nie jest interesujące, jak to robię. Pastę, używamy pastę z tomatu. Co jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy orzechy w koszy. Generalnie my jedziemy na tą górę. A tam jeszcze wy możecie zobaczyć na tej górze Panteon. Tak, Panteon, taki mały kościół, który teraz mały kościół z Gamu Kresu. Chociaż moja matka na przykład, ona ją moi przodki, oni urodzili się, moja matka urodziła się w Stajberii, chociaż wiele Polaków urodziło się tutaj, ponieważ część Polaków była zesłana na Siberię, w straszne miasto, a część Polaków było zesłana w raj, ponieważ Gruzja dla wielu Polaków Gruzja była rajem i oni tutaj otrzymali bardzo dobre takie pozycje, bardzo dobrą pracę znalazli, oni stworzyli takie rodziny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj są ludzie, jest na cmentarzu w Nakukie, to jest bardzo taki stary cmentarz, jeden z najstarszych cmentarzy w Gruzji. Tam jest takie miasto, duże miasto, gdzie zachowani tylko Polacy. W lewo, w prawo. Skręć w lewo. Skręć w lewo. Tak, to jest ten kościół. Wejście w ten kościół. Jeszcze strzelił banietko. To jest Avlabar. To jest bardzo stary, taki, stara okolica, gdzie też taka jedna z samych starych okolic w Gruzji, w Tbilisi. A teraz w prawo? W lewo. Ja nie wiem tych dróg. To jest turyst. Ten człowiek, on jest barmanem. On jeszcze Helonego cudny. Sztukoznawcą. Art critic. Sztukoznawcem jest on. I sommelier i jeszcze jest podróżnikiem i on taki prowadzi taki prosto? Tak, przewodnikiem turystycznym. A ja pracuję w kuchence, w kuchni, nic nie widzę. Nie, on dość talentli, mnogo cię uznaje. Tak, ale ja po prostu jestem w takim zamkniętym pomieszczeniu. Prosto? Prosto. Prosto, po polsku. Prosto. Dobra, weź naciśnij tam wyłącz. Tak? Dawajcie. Ten czerwony. Czerwony, da, dzieje. A
A wy już byliście tutaj kiedyś, czy nie? Wczoraj byliśmy tutaj na tej drodze. A, na tej drodze. Tutaj, tak. Tak, bo my szukaliśmy pralni. A czym jechaliście? Samochodem? Tak. Samochodem, tak. Waszym samochodem? Tak. Gdzieś ja działam tbilisski gid, to że Tbilisi się ekskursje przed godziny ja robię. Tak, od Irakli na przykład on też organizuje takie wycieczki po Tbilisi. Jest очень интересные дома, очень интересные подъезды, очень интересный старый город, в котором очень много чего рассказывают. A jeszcze, to jest nowe miasto, nowe miasto. A tam na dole już widok na stare miasto. To jest znacznie lepiej, oczywiście, znacznie lepiej. Wejście do parku jest bezpłatne i na pewno jest to bardzo fajne i ciekawe miejsce, żeby przyjść i pooglądać. W weekend jest tutaj bardzo, bardzo dużo ludzi, ciężko zaparkować, ale w tygodniu, a szczególnie w taki dzień jak teraz, gdzie pogoda nie dopisuje, to jak najbardziej bez problemu jest tutaj dużo miejsca do zaparkowania i jak widać w parku troszkę ludzi, ale nie jest tak źle. Zjeżdżamy dalej. Cześć. A o czym mówić? Bo przed chwilą powiedziałeś mi, że można tutaj dojechać nie tylko samochodem. Możecie przyjechać do tego parka, Tatzminda, Święta Góra, też takim górnym tramwajem, który chodzi każdy co 10 minut. Idziemy zobaczyć. Co 10 minut, tak. To jest przystanek, potem możecie tak zobaczyć. Tak, tam. To jest przystanek, ten tramwajowy. Przystanek. Widzowy. Tramwajowy. I teraz zobaczymy już. Da. Okej. Okay. Był taki człowiek, Melitón Łagiecki, który zaczął przerabiać taki, jak to nazywa? Tam to nalewano. Różnego koloru, tak syrop, takie syropy, własne syropy, które należą do niego. A teraz proszę Państwa spróbować, daj mi swój kieliszkę. To jest dwa syropa, jeden na ze śmietanki, a drugi z czekolady. To jest śmietanka, śmietankowy z czekolady. Dobre. To jest najlepszy. Żeby ukraść przepis? Nie ukraść. Dlaczego ukraść? Współpracować i może by, ja by na przykład do Polski to mógłbym Polakom to polecić. Jest jeszcze jedno słowo, oprócz polecić, to jest doradzić. Myślę, że doradzić tutaj lepsze. Ten napój, który żeśmy tutaj pili, jest niepowtarzalny w smaku i z niczym, ale to z niczym nie można porównać. I Aleksiej mówi właśnie, że to jest taka wizytówka Tbilisi. Te pączki, które tutaj są też, znacznie odbiegają od naszych pączków, są wyśmienite. Ciasto jest cieniusieńkie, a w środku jest bardzo, bardzo dużo takiej masy budyniowej i to po prostu jest tam przepyszne, no, pycha.
To jest winogronowy, z czerwonego winogrona. To jest z cytryny, z czekolata, z estragona i śmietankowy syrop. No fantastycznie, dziękujemy. Dziękujemy. Ma za co. Tutaj chętnie wchodzimy. No, jeszcze daj z powrotem tą kartę. A będę się na pośrodku wyszła? Bez dwóch zdań Tbilisi ma bardzo dużo do zaoferowania. No może poza dobrą pogodą. Nie, no to żarcik. Myślę, że po prostu żeśmy źle trafili. A podobno pogoda całkiem tu jest sprzyjająca w większości wypadków. No a nam się akurat tak trafiło, że sporo jest deszczów i sporo zachmurzenia. No ale jest jak jest, nie szkodzi. I tak dużo nam się udało zobaczyć. Myślę, że jest to fajne miasto. Polecam, polecam i jeszcze raz polecam. Gdzie by moja prababcia widziała, jak ja mówię w języku polskim, byłaby się szczęśliwa. Naprawdę, ponieważ mój dziadek, on rozmawiał tylko w języku polskim do ósmego roku życia. A potem no, ta rewolucja i tak dalej, już oni stracili język. Chociaż siostra mojego dziadka, ona świetnie mówiła po polsku z matką. Mm-hmm. No mój dziadek zapomniał oczywiście języka polskiego. I moja matka nie znała żadnego słowa w języku polskim. I kiedy ja zdecydowałem, moja matka zmarła w tym lecie. 24 czerwca zmarła, a 28 czerwca otrzymałaby 86 lat. Miałaby 86 lat. I za 4 dni do urodzin zmarła. Musi się jeść garnuszka. Tak, oczywiście. No to jest bardzo duży, ja tylko nie potrafię. Coś daj mi jakiś. To jest naprawdę bardzo duży. Ja jem mało. Nie jem dużo. Widno. Tak, ja jem mało. Proszę. Gdyby jał, byłby taki. Nie, sos jest. Nie, no bardzo. I co ja chciałem powiedzieć, tak, i moja matka zawsze to mówiła, ponieważ matka jeszcze żyła, kiedy ja zacząłem uczyć się języka. I ona zawsze mi mówiła, gdyby twoja prababcia znała, jak mówisz w języku polskim? Oczywiście byłabyś szczęśliwa. Świetnie. Ja zostałem wegetarianinem 11 lat temu. 11 lat temu? W 2010.
bardzo lubię zwierzęta. Ja też lubię zwierzęta, ale lubię mięso. Ale ja nie mogę jeść mięsa za dużo, bo to mi nie dobrze służy. Rozumiesz? Więc trochę mogę zjeść i zależy jak, bo na przykład my tradycyjnie jemy to plus ziemniaki, plus coś tam jeszcze i to już jest dla mnie za dużo. Bo jak ja zjem tylko trochę mięsa, to jest okej. Okay. Tak organizm to przetrawi, ale jak właśnie ja pomieszam z różnymi rzeczami, to nie bardzo. Moim zdaniem, no oczywiście na terenie Polski są gruzińskie restauracje, ale oni nie robią tak dobrze. Tu wiesz, ja i oni mówią, oni robią tylko 5-4-5 dań. A ja mógłbym na przykład robić w swojej restauracji 50-60 różnych dań. Jak myślisz, tak w ogóle dla Polaków, bo takie danie to na przykład. To jest rewelacyjne danie. To, na przykład, ja ci powiem, co na mnie smakuje osobiście. Ten kaczapuri, tak to się nazywa? Ten taki kaczapuri, da. Z tym jajkiem? Aczaruli. Lubisz? My nie możemy tego jeść. Dlaczego? Bo nas brzuch boli. A, i ci ja utrzymać, co mi gamła ryby nie. A, tak, dziś. Co mi, jeśli była ketywę, tylko utrzymać, co aczaruli, tak ketywę. Co mi gamła ryby, sygnę, tylko utrzymać, to utrzymać. Dzień jajkiem. Ale nie wiem, co w tym jest. Chyba ten ser, wiesz, że tak po prostu od tego sera. A ten ser dają prawie do wszystkiego, kurczę, w gruzińskiej kuchni. Więc powiem ci, że jak żeśmy przyjechali na początku, to ja byłam rozczarowana. Wszyscy mówią, fantastyczna gruzińska kuchnia. Da. My spróbowaliśmy tych chinakli, które... Chinakli, da. Co to jest? Które były... to pan kawałek marchewki, czy co to jest? Nie. Ja nie wiem, bo ja już tyle rzeczy daję, dlatego że ja nie pamiętam. No, coś takiego czerwone, takie? Wąskie. Nie, bo ja czerwony, dlatego że ja dałam do tego też trochę buraka i się zafarbowało. A, tak. A tak. Wiem co to jest. To jest, wiesz co, bo jak ja robię takie sosy, to ja wkrajam też, jak jest z kalafiora, ten trzonek. A, tak. Z kalafiora trzonek, bo ja nic nie wyrzucam. Ja wszystko, wiesz, wszystko zutylizuję. Rozumiem. Wiesz? Bardzo dobry sos, bardzo. Ze względu na sytuację, na sytuację ekonomiczną Gruzja nie jest takim wilgotnym państwem. Dlatego niestety tak jest. Tak jest. Czyli tak jak jest. Ktoś jest chory, pensja, nie no. Dostają rentę czy coś takiego na przykład? Jak ktoś jest chory? Tak, ale no, na przykład emeryta jest bardzo mała. Bardzo mała. Niestety. Emeryta zawiera coś koło 60 dolarów. 60 na miesiąc? Tak, 60-65 dolarów. Ramden? Tak. Pensja Ramdynie, Sasiolo. Albo samo z 2 dolar. Poraz od Cilaria, brak. Nie gry. Tak, to jest tragedia. Moi kochani, to jest tragedia. To jest tragedia.